Czy są jeszcze głosy w tym temacie? Jeżeli nie ma, to przystępujemy do odczytania uchwały. Tak, tak. Uchwała Rady Miejskiej w Ostrowie jest na 28 września 2012 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego Mrągowiusza w Ostródzie. Czytam oczywiście paragrafy, które zostały przygłosowane do odczytania. Paragraf pierwszy, punkt 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostródy w obrębie osiedli Drwęckiego i Mrągowiusza w Ostródzie, zwaną dalej planem, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostróda przyjętego uchwałą nr 1999/2012 Rady Miejskiej z dnia 10 lutego 2012. Paragraf 18, punkt numer 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 2. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostróda. I 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 19. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto z Państwa radnym jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Trzynaście za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy 13 głosach za i panie sekretarzu, pięciu wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Pan burmistrz prosił o głos. Proszę bardzo. Czy na ten temat już Państwo skończyliście, na temat tej uchwały, tak? Ja chciałem przeprosić i poprosić Państwa jednocześnie na wniosek Pana Starosty. No nie lubię tego robić, ale musimy to zrobić, bo okazało się, że chodzi o wprowadzenie tutaj pod obrady Rady uchwały o przejęciu dróg i chciałbym poprosić, żeby wyjaśnił to Pan Spital i Pani Dyrektor. Dobrze? Bardzo proszę. Proszę bardzo. Proszę bardzo do mikrofonu. Proszę Państwa, właśnie dlatego tak czekałam, prosiłam ewentualnie o głos, żeby Państwu przedstawić, z jaką propozycją powiat wystąpił do Państwa. Wystąpiliśmy o przekwalifikowanie części odcinków dróg powiatowych na drogi gminne. Od razu powiem, że znaczy to wiadomo, że zgodnie z ustawą ulice w ogóle nie spełniają definicji drogi powiatowej. Natomiast my nie podchodzimy do tego już nawet szczegółowo tak jak z definicją, bo musielibyśmy wystąpić prawie o wszystkie drogi, ale to nie o to chodzi. Głównym naszym takim przedsięwzięciem było, żeby uregulować odcinki ulic, które są tak prawdę mówiąc ślepe, które w ogóle nie spełniają żadnych kryteriów dróg powiatowych. Dla Państwa może przeczytam, o które to drogi chodzi, żeby się zorientować, że to nie są żadne główne ciągi, że to nie są wszystkie osiedlowe ulice, tylko naprawdę to są nieduże odcinki dróg. To jest tak, Jana Barzyńskiego, długość 252 metry, pierwszej dywizji 177 metrów długości, Mikołaja Reja 193 metry,
Mrągowiusza to tylko odcinki, które odchodzą od głównej ulicy, to jest 163 metry. Ulica Polna 325. Ulica Drwęska to jest też odcinek tylko odchodzący od głównego ciągu za przejazdem kolejowym jadąc w stronę ulicy Olsztyńskiej w prawą stronę przy sklepie tam z płytkami. To dosłownie jest odcinek, który wchodzi za budynki. Długość 180 metrów. Józefa Słowińskiego 110 metrów. Kolejowa 209 metrów, garnizonowa też tylko odcinek 295 metrów, Seweryna Pieniężnego to jest też ostatni odcinek, który się kończy na działce właśnie Urzędu Miejskiego 275 metrów, Demokracji 570 metrów, no tu jest dłuższa, ale ona też kończy się na działkach Skarbu Państwa. Spokojna, również odcinek, chodzi o wyprostowanie, to nie jest kwestia całej drogi, tylko 115 metrów. Przechodnia, wiedzą Państwo, że w ogóle nie spełnia żadnych kryteriów, nawet drogi, nie mówiąc już drogi publicznej, ponieważ to są schodki, ciąg pieszy, 119 metrów. Józefa Poniatowskiego, 138 metrów, również kończy się na działce wspólnoty mieszkaniowej. Graniczna 612 metrów. Proszę Państwa, to jest tak, chodziło nam głównie o to, żeby uporządkować te ciągi dróg, które nie kończą się ani na skrzyżowaniach, nie mają połączenia w ogóle z dalszymi ulicami. Wszystkie pozostałe inne, osiedlowe, o tych nie rozmawiamy, pomimo że ustawa dałaby nam prawo rozmawiać w ogóle też o tych ulicach. Chodzi tylko o wyprostowanie takich ciągów. Przyszłam tu dzisiaj z panem starostą, bo z wcześniejszych rozmów z panem burmistrzem my wystąpiliśmy o taką opinię do organu, którym jest pan burmistrz. Od pana burmistrza otrzymaliśmy negatywną opinię, ale to nie upoważnia do zatrzymywania jakby tej informacji na etapie wydziałów. Państwo jesteście radą, która podejmuje uchwałę, przepraszam, i uważam, że Państwo musicie też ten temat znać i Państwo po prostu podjąć decyzję. Dlatego no, nasza prośba, żeby uregulować, bo naprawdę to są odcinki dróg, które w ogóle nie powinny nigdy być zakwalifikowane do dróg powiatowych. Może jeszcze tak w ramach historii wspomnę, dlaczego kiedyś tak nastąpiło. Wszystkie te ulice, które obecnie są powiatowe, były ulicami wojewódzkimi. Wiemy, że wojewódzkie były dofinansowane przez wojewodę. No wtedy zależało, żeby wszystkie były uliczki, nawet właśnie te, które są dojazdem do posesji zaliczone, bo była większa po prostu dotacja. Ale no, stwierdziliśmy, że czas najwyższy chociaż trochę w tym minimalnym zakresie uregulować. Wspomnę jeszcze, że to nie jest tak, że tylko z Państwem rozmawiamy. My rozmawiamy z wszystkimi gminami, miastami na temat porządkowania właśnie już takich skrajnych przypadków. W związku z tym no, moja prośba do Państwa, żebyście Państwo no, poważnie przeanalizowali ten problem i podjęli decyzję według Państwa uznania. Jeżeli są jeszcze pytania, bardzo proszę, dziękuję. Radna Bielińska, proszę bardzo. Uważam, że wielkim nietaktem jest w tej chwili wnoszenie czegoś pod obrady sesji. Dwa, rozmowa o ulicach, kiedy miasto boryka się z podstawowymi rzeczami, czyli ze sprzątaniem, tak, bo to wiąże się również ze sprzątaniem tych ulic jako obowiązkiem nałożonym na miasto i należy się też zastanowić nad odśnieżaniem tych ulic i utrzymywaniem kanalizacji i burzówek. W związku z tym uważam, że w kwestii tej klub przynajmniej Jana Nosewicza radnych będzie po prostu głosował przeciw. Nie wiem, jak moi koledzy z Rady się odniosą. Proszę bardzo, pani dyrektor. Ja jeszcze może w ramach uzupełnienia. No przykro mi, że tak się stało, że Państwo w tej chwili jesteście postawieni przed taką sprawą, bo ja rozumiem, że przydałby się ten czas na przeanalizowanie wszystkiego. Natomiast no niestety to nie jest nasza wina, bo jak my wystąpiliśmy o opinię, to już na tym etapie powinno być prowadzone na Państwa sesje i na komisjach przedyskutowane. Jedynie może dodam, że dlaczego dzisiaj też jesteśmy. U nas również jest sesja i również ta uchwała stanie. Jednak to nie jest jednoznaczne, że jeżeli uchwała będzie Rady Powiatu
podjęta to, że zdejmujemy kategorie i zostają drogi niczyje. Nie. Tu jest ważna Państwa uchwała. Jeżeli podejmiecie ją pozytywnie, to wtedy przechodzi. Natomiast jeżeli będzie negatywnie, to po prostu nasza uchwała traci ważność. I tylko jeszcze może bym dodała, że dlaczego taki pośpiech, że nie odkładamy na następną sesję. Jeżeli byśmy mieli odłożyć na następną sesję, odkładamy znów na następny rok, ponieważ zgodnie z ustawą należy takie uchwały podjąć do końca trzeciego kwartału danego roku, żeby weszły w życie od 1 stycznia następnego roku. Dziękuję. Radna Bilińska, proszę bardzo. My też mogliśmy przygotować parę ulic miejskich i przekazać pod jurysdykcję powiatową i przygotować, żebyśmy wiedzieli, to zamiast dzisiaj tu siedzieć na tej sesji, może piątka czy dziesiątka radnych przeszłaby do powiatu i złożyła konkretny projekt. Radny Kosek, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, z całym szacunkiem dla Pani Naczelnik, my mamy porządek obrad. Pani Dyrektor, przepraszam. Mamy porządek obrad, którego się nie przestrzega. Panie Przewodniczący, ja bym prosił, żeby przestrzegać regulaminu. Dziękuję. I w ogóle wynoszenie punktu w trakcie sesji to jest niedopuszczalne w ogóle. Ja nie rozumiem, co tu się dzieje. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Stasiulewicz. Ja rozumiem, że terminy gonią i musimy podjąć, bo czas się kończy. W związku z tym, dlatego pan burmistrz wniósł ten punkt do porządku obrad. Z swoją szosą, jak mówią, jak nie wiadomo, o co chodzi. Właśnie nie wniósł. Nie wniósł. Panie radny, nie wniósł właśnie pan burmistrz tego punktu. Przepraszam bardzo, to jest to w porządku, czy nie, panie przewodniczący? Bo jeżeli nie ma w porządku, to nie mamy co dyskutować. Radny Gutaszewski, proszę bardzo. Na początku sesji głosowaliśmy porządek obrad i tego punktu nie ma. Dyskusja jest bezprzedmiotowa, panie przewodniczący. Dziękuję. Może pan burmistrz. No to jeżeli mogę wnieść, to chciałbym wnieść taką zmianę do porządku obrad. Wniosek o ten. Panie burmistrzu, przepraszam, został regulamin przegłosowany. Dziękuję. No. Panie radco, zwrócimy się do pana, czy może pan burmistrz wnieść? Ja mogę powiedzieć, to znaczy, jeżeli w porządku obrad nie jest przewidziany dany punkt, to można początek zmienić. To znaczy nie. Głosowanie, jest... panie radco. O, chwileczkę. No. Ale wszyscy wiedzą, a nikt mi nie da wytłumaczyć. Oczywiście jest wprowadzone ewentualne zmiany porządku obrad, ale to nie oznacza, że w każdym momencie obrad nie można wnioskować o zmianę porządku obrad. Jest na to orzeczenie. Radni w ten sposób podeszli do tego. Wojewódzki sąd się wypowiedział, administracyjny, że w każdym momencie, że jest punkt trzeci na przykład, ewentualne zmiany, to nie oznacza, że tylko w tym punkcie można dokonać zmian. I w każdym momencie obrad można znieść. I tak jak tutaj ktoś z radnych zasugerował, żeby wprowadzić ten punkt, musi być przeprowadzone głosowanie nad wprowadzeniem zmian porządku obrad i tego punktu i musi być większość bezwzględna. I dopiero w zasadzie można by merytorycznie dyskutować nad tym punktem, jeżeli zostanie wprowadzony. Jeżeli nie, przechodzimy do następnego. A pan burmistrz, rozumiem, złożył taki wniosek, żeby wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie nadania kategorii drogi gminnej tam tym drogą i prosi, żeby się radni wypowiedzieli, czy wyrażają zgodę na to, czy wprowadzić do dzisiejszej sesji do porządku obrad zmianę polegającą na wprowadzeniu tego punktu. Radny Najmowicz, proszę bardzo. Rzeczywiście, tak jak pan mecenas mówi, w każdej chwili można wprowadzić do porządku obrad, tylko wiadomo, trzeba przegłosować i musi być bezwzględna większość ustawowego składu rady i można. Tylko że zgadzam się z państwem, no jesteśmy zaskoczeni, bo nawet projektu nie mamy przed sobą. Radny Gutaszewski, po kolei.
Ja jeszcze tylko mam prośbę do pani dyrektor, bo ja rozumiem, że to są te ślepe odcinki. Szkoda, że my tej informacji wcześniej nie wiedzieliśmy, ale prosiłbym o przedstawienie definicji drogi powiatowej, żeby radni też wiedzieli na ten temat, tak? Radny, proszę bardzo, radny Kosek i potem pan. Panie przewodniczący, ja bym poprosił o projekt uchwały. Myślę, że wszyscy radni też by chcieli obejrzeć sobie to. Czy jest projekt uchwały? Kierozalski. Myślę, że chyba na przyszły rok trzeba będzie to uporządkowanie odłożyć i wartałoby jednak, bo przecież trzy kwartały były, tak? Nie wiem dlaczego na końcu ostatniego kwartału jest ten wniosek. Bezsporną sprawą jest to, że trzeba te rzeczy uporządkować, bo tutaj to są idiotycznie. I tak my za te drogi płacimy i tak, bo i państwo także tu żadnych kosztów jakby większych nie będzie. Tak mi się wydaje, ale to powinniśmy mieć. Tak, powinniśmy mieć to wyliczone. Trzeba to na spokojnie zrobić, być może uporządkować większą część tych dróg, ale nie w ten sposób, bo jak pan burmistrz widzi, no chyba tu nie będzie zgody, bo nie wiemy, czy to będzie zwiększało koszty, jaki jest projekt uchwały, nie mamy go i tak dalej. No chyba nie warto tak tego nawet wrzucać. No. Proszę bardzo, pan Spital. Ja bym chciał tylko państwu przekazać tak, że terminy gonią tu w odpowiedzi dla pana radnego, gonią starostwo powiatowe, a nie gminę miejską. I prosiłbym też zastanowić się nad tym, na temat stanu technicznego tych dróg, który w większości są albo szutrowe, albo są w bardzo złym stanie technicznym. Na dzisiaj zgodnie z porozumieniem jesteśmy zobowiązani utrzymać utrzymanie bieżące. Jeżeli przejmiemy te drogi, prędzej czy później będziemy musieli te drogi wyremontować i ponieść bardzo duże nakłady, żeby zapewnić ich już w niektórych miejscach przejezdność. Chciałbym tylko, żeby państwo wzięli to pod uwagę. Dziękuję. I burmistrz oprócz tego na wniosek, bo jeżeli wracamy do terminów, to w terminie tym 20-dniowym na wniosek powiatu wyraził swoją opinię negatywną. Dziękuję. Radna Bilińska, proszę bardzo. Skoro jest taki pośpiech, to może przegłosujmy to. Wnosimy wniosek formalny i poddajemy pod dyskusję. Bo nie może być tak, że ogon będzie gonił psa, a powinno być odwrotnie. To znaczy zaraz głosujemy wniosek pana burmistrza, tak, o wprowadzenie. Ja rozumiem. Tak? Najpierw. Ten wniosek pokrywa się to, co mówiła radna Bilińska, czy pod głosowanie, czy wprowadzamy ten radny Stasiulewicz. Proszę bardzo. Ja myślę tak, że proponuję zrobić przerwę, przygotować projekt uchwały, bo wszyscy muszą wiedzieć, co pan burmistrz wprowadza. Ja na przykład nie pamiętam tych wszystkich ulic. Co jest przedmiotem, no to trzeba by nas zapoznać, no. I następnie przegłosujmy wprowadzenie do porządku. Zgadzam się z panią radną Bielińską, że należałoby ten temat zakończyć przynajmniej w tym roku i radni powinni się wypowiedzieć co do tego tematu, ponieważ tam rozumiem, że termin już tak pędzi, że radni powiatowi muszą wiedzieć. No to wypowiedzmy się w tym temacie i wszystko. Ja się zgadzam z panem naczelnikiem, bo jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Ja też uważam, że to dziwnie brzmi, jak jest na przykład ulica jakaś, kawałek to jest powiatowy, a kawałek miejski. To albo cała jest miejska, albo cała powiatowa, bo tak to zaczyna się robić jakiś taki dziwny bałagan. Proszę bardzo, radna Bilińska. Ja zgłosiłam wniosek formalny i proszę o przegłosowanie. Ja chciałem prosić jeszcze pana burmistrza o powtórzenie wniosku i przystępujemy do głosowania. Proszę państwa, jeszcze raz powiem, że jest to na wniosek pana starosty. Przeprosiłem państwa, że to jest w takim trybie, ale to ze względów na czas, jaki jest. Wiadomo, że u nas te sesje chyba były trzy od czerwca i nie było innej możliwości. Ja swoją opinię wyraziłem. Proszę bardzo, przystępujemy do wycofania tego wniosku, tak? Wprowadzenie, tak, ufam, tak, tak. Do się zrozumieli o wprowadzenie tego wniosku na obrady dzisiejszej sesji. Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedno, że projekt uchwały jest przygotowany. Kto jest za wprowadzeniem do tego punktu do porządku dzisiejszego posiedzenia Rady? Proszę powiedzieć, jak się nazywa ten punkt. No właśnie.
Może pan radca dokładnie, co byśmy mieli głosować, musimy wiedzieć. O wprowadzenie do porządku obrad. To jest, był projekt uchwały. Podjęcie uchwały w sprawie nadania dróg na terenie gminy miejskiej Ostróda kategorii drogi gminnej. Nadania kategorii. W sprawie nadania kategorii dróg na terenie gminy miejskiej Ostróda kategorii drogi gminnej. No, tak. Kto jest za wprowadzeniem takiego projektu uchwały, czyli punktu pod obradę dzisiejszej Rady Miejskiej? Kto jest, no może do końca wypytać, kto jest przeciwny? Jedenaście głosów przeciw i kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ile głosów było? 19. Za, ale za? Jeden, tak? Jeden za. Jeden głos był za, przeciwnych 11, 7 radnych się wstrzymało, czyli nie wprowadzamy do porządku, nie dokonujemy zmian. Jeszcze pani dyrektor prosiła o głos. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tylko chciałam wyjaśnić, bo jak całą uchwałę byście Państwo widzieli, to by miało sens, bo dalej są wymienione, które drogi. Dlatego sam nagłówek to faktycznie mało mówi, ale to już jest szczegół. W każdym razie przykro mi, że Państwo nie mieliście przygotowanych materiałów wcześniej, ale to niestety, no ja na to wpływu nie mam. U nas w powiecie komisje nad tym tematem obradowały, wszystko było przygotowane wcześniej. Także ja tylko mogę przeprosić Państwa, że zamieszanie dzisiaj, może swoją też osobą tu zrobiłam, nie o to chodziło, żeby Państwa stawiać przed jakimś faktem. Mi chodziło przede wszystkim o to, żebyście Państwo wiedzieli, że w ogóle taki wniosek z powiatu był. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Pani Dyrektor. Przystępujemy do dalszych punktów. Punkt dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty tyczy faktycznie jednej sprawy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej, oznaczone w ewidencji gruntów i tutaj wyszczególnione są numery działek. O zreferowanie tematu proszę również Panią Naczelnik, Panią Małgorzatę Trzcińską. Szanowni Państwo, tak jak już na niektórych komisjach wskazywałam, te cztery nieruchomości, bo to są cztery uchwały po kolei, dotyczą właściwie jednego obszaru, ulicy Osiedlowej. Jest to teren, który został podzielony na pięć działek gruntu i one są, to jest wynik dofinansowania zadania wykonania ulicy Osiedlowej dla polepszenia celów inwestycyjnych i wskazanie w umowie z marszałkiem było takie, żeby dla osiągnięcia pewnych wskaźników musieliśmy tą działkę jedną podzielić na cztery nieruchomości. Tego dokonaliśmy. Po dokonaniu wyceny okazało się, że wszystkie cztery działki gruntu przekraczają 0,25% budżetu. W związku z powyższym muszą zostać poddać chęć sprzedaży w drodze przetargu musi zostać poddana pod głosowanie Państwa. Dlatego też pierwsza z tych uchwał, z serii uchwał dotyczy działki numer 70 na 11 o powierzchni 50 arów 85 m2.
Dziękuję. Proszę bardzo, czy są głosy dyskusji? Radny Najmowicz, proszę bardzo. To są jako działki budowlane, tak? I to są działki usługowe. Usługowe, wszystko, bo tam cały ten teren, gdzie wzdłuż tej drogi osiedlowej, która została naprawiona. Tam mieliśmy wcześniej działkę jedną dużą, ponad 3-hektarową, która była działką usługową, ale tak jak mówię, ponieważ do tego celu dokonywaliśmy wybudowania drogi osiedlowej z środków unijnych, jeden z warunków było to właśnie, że tam muszą być minimum 4 nieruchomości. Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy w tym temacie? Radny Kłokocki. Jarku, proszę o wyjaśnienie, czy 4, a mogło być więcej, czy skąd ten podział? 4 musiał, to 4 są, to jest minimalny podział, ale pamiętajmy, proszę Państwa, że to są działki usługowe, one mają przyciągnąć inwestorów i taka powierzchnia minimum 60-70 arów jest to normalną taką powierzchnią dla działki usługowej. Poza tym ukształtowanie terenu i warunki techniczne tej działki spowodowały to, że nie mogliśmy dokonać innego podziału, bo byłby to naprawdę nieracjonalny. Jeszcze, proszę bardzo. Dopytam, a czy ktoś już może pytał o te działki? Ktoś już może pytał. Cena, tu już było na komisji, ale cena ile? Tak, oczywiście już Państwu mówię, ta działka 70 na 11, cena z wyceny to jest operatu szacunkowego to 63 zł za metr kwadratowy plus VAT. Tak, czyli cena ogólna wyjściowa do przetargu, taką jaką będziemy ogłaszać, to jest 394 tysiące złotych. Brutto. 394 tysiące złotych brutto. I to ja mówimy w tej chwili o pierwszej uchwale, to jest pierwsza działka 70 na 11 i taka jest cena brutto. Przepraszam, 63 zł netto. Już się zakręciłam. Może pani naczelnik poda od razu pozostałe wartości tych działek, bo to praktycznie jest ten sam temat, będziemy głosować tylko. No tak, ale nie musimy po każdym dyskutować. No. Będziemy dali już wartości, będziemy głosować. Temat jest ten sam generalnie, prawda? Tak, ale chcemy teraz poznać wartość i za chwilę będziemy głosować wszystkie 4 po kolei, już bez dyskusji następnej. No po co dyskutować 4 razy? Dobrze, głosujemy. Czytam projekt pierwszej działki. Uchwała numer Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/11. I tu podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/11 o powierzchni 0,85 hektara. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 głosów za. Kto jest przeciwny? Nie. Także kto się wstrzymał, czyli głosami 17 za, uchwała została podjęta. Dawaj następny. Punkt 11, kolejna działka, czytam projekt uchwały.
Może ktoś pytania w stosunku tylko do tej... cenę, pani naczelnik. O cenę prosimy, tak. Oczywiście cena jest to 349 tysięcy złotych, czyli też podobnie 663 zł netto za metr kwadratowy. A ogólna cena brutto oczywiście, 349 tysięcy złotych, taka będzie cena wyjściowa do przetargu. Bardzo proszę. Panie naczelnik, bo widzę, że to bardzo chwalebne, że sprzedajemy, bo jakieś pieniądze będą. Czy uda się do końca roku te 2 miliony 100 złotych, 100 tysięcy bodajże tyle pani ma do zrealizowania, dzięki tym sprzedażom zamknąć? Zepnie pani te 2 miliony? Ta kwota była ze mną konsultowana przez panią skarbnik. Oczywiście rozpatrywałyśmy wiele wariantów i jeżeli tylko wszystko to, co planujemy, wszystko się zrealizuje, między innymi nasz GPZ, bo to też jest kwota, która tam wchodzi w tą całą wartość, to tak. Dziękujemy, wiemy. Wszystko, przystępuje do czytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/13 i tu następuje podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/13 o powierzchni 0,4490 hektara. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za uchwałą? Prosimy o podniesienie ręki. O, 18 za, sprzeciwu nie ma, jednogłośnie uchwała, stwierdzam, została podjęta. Kolejny punkt, tylko też prosimy o cenę. Tak, oczywiście cena działki 70/14, ona ma powierzchnię 89 arów, 82 metry kwadratowe i ta cena jest to 627 tysięcy złotych, cena brutto wyjściowa do przetargu. Cena metra kwadratowego to 56 zł 70 groszy za metr kwadratowy. Przepraszam. 50. Wartość do przetargu 627 tysięcy brutto, tak? Za metr kwadratowy to jest operatem, zgodnie z operatem szacunkowym, to jest 56,70 netto. Przystępujemy do czytania uchwały. Uchwała numer Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/14. Na podstawie, i tu podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/14 o powierzchni 0,8982 hektara. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18. Dziękuję. Nie ma sprzeciwu. Tylu radnych jest na sali. Stwierdzam, że głosami 18 za uchwała została podjęta. Kolejna działka i kolejne pytanie do pani naczelnik o cenę, tak? Tak, jest działka numer 70/15, powierzchnia hektar, 3 ary, 2 metry kwadratowe. Wartość wyszacowana do przetargu brutto to jest 662 tysiące. 662. 662 tysiące netto, cena metra 52 zł. Tak, 662 tysiące, wartość wyjściowa do przetargu.
Przystępuję do czytania uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 września 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/15. Na podstawie, podstawa prawna, Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostródzie przy ulicy Osiedlowej oznaczonej w ewidencji gruntów numer działki 70/15 o powierzchni 1 hektar 0302. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Przystępujemy do kolejnego punktu porządku obrad. Punkt numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji i uzupełnienia lokalnego programu rewitalizacji miasta Ostródy. I proszę teraz pana naczelnika do spraw rozwoju lokalnego, pana Rafała Włodarskiego, zreferowanie tematu. Szanowny panie przewodniczący, szanowna rado, szanowny panie burmistrzu. Jest to kolejna chęć przystąpienia do aktualizacji lokalnego programu rewitalizacji na wniosek podmiotów zewnętrznych, a także innych instytucji samorządowych. Chcielibyśmy wprowadzić nowe zadania, które byłyby uwzględnione w lokalnym programie rewitalizacji z tego względu, że być może pojawią się dodatkowe możliwości współfinansowania obiektów odnośnie rewitalizacji. Nie chcielibyśmy po prostu stwarzać problemów, bo przy niektórych źródłach wymogiem formalnym jest, żeby te obiekty były wpisane w lokalny program rewitalizacji. Na dzień dzisiejszy takiego źródła nie ma, ale w każdej chwili takie źródło dofinansowania może się pojawić. Chcemy ten program tak zaktualizować, żeby w każdej chwili każdy obiekt wpisany w tym dokumencie mógł ubiegać się o dofinansowanie. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Kowalski, potem pan radny Kierozalski. Ja rozumiem, że tutaj zarówno i starostwo, jak i miasto może jeszcze do tego po prostu dopisać pewne obiekty i tak dalej. Czy nie? Czy to już jest zamknięte, koniec i temat zamknięty? To znaczy my wystąpiliśmy na stronie miasta w Gazecie Ostródzkiej, daliśmy ogłoszenie, że można zgłaszać. Jeszcze nic nie wpisaliśmy, daliśmy tylko zielone światło, że można zgłaszać propozycje. Dostaliśmy dwa projekty ze starostwa ostrudzkiego i dwa albo bodajże trzy projekty firm prywatnych i wspólnot mieszkaniowych. Także to nie jest też lista zamknięta do momentu, że tak powiem, przedstawienia radnym już przygotowania i zaktualizowanego dokumentu na najbliższej sesji można takie projekty zgłaszać do nas. Także to nie jest absolutnie lista zamknięta. Ja chciałem zapytać o szczegóły, bo jednak myślę, że Rada powinna wiedzieć, jakie to obiekty, kto zgłosił, cokolwiek więcej, bo jest to dość lakoniczne uzasadnienie tego, co pan mówi. Być może ja bym chciał wiedzieć po prostu, powinienem chyba wiedzieć i radni powinni wiedzieć, o jakie to obiekty chodzi. Jeżeli chodzi o starostwo, to jednym z tych obiektów jest szkoła na ulicy Wyszyńskiego. Chodzi o szkołę zawodową. Tam przy szkole planuje się utworzenie takiej dobudówki, takiego centrum dla wspomagającego szkołę zawodową. Natomiast jeżeli chodzi o przedsiębiorców, to jednym z takich obiektów jest budynek spedycji kolejowej tutaj na końcu ulicy Stapińskiego. Tam jest sprawa dosyć skomplikowana, bo właścicielem gruntu pod budynkiem jest PKP, natomiast właścicielem budynku jest osoba prywatna i tutaj ten budynek planowany był, żeby go przeznaczyć na cele takie kulturalno-sportowe. Był taki pomysł i była taka organizacja sportowa działająca w sferze sztuk walk, żeby stworzyć tam takie
takie centrum sztuk walk łącznie z takim małym zapleczem noclegowym przy wykorzystaniu tego zaplecza, które jest w Sokole Wodnym. Jest to dosyć ambitny plan, natomiast póki nie pojawią się nowe możliwości finansowe, nikt tak naprawdę nie zadeklarował stuprocentowego wejścia w ten projekt. No i też pozostaje drugorzędna sprawa ta własnościowa, ale to już, że tak powiem, zostaje to w gestii tego stowarzyszenia, które ewentualnie byłoby zainteresowane podjęciem tych działań. Natomiast formalnie taki wniosek do nas wpłynął. Jest też wniosek firmy Jota, która chciała przeznaczyć swoje budynki na terenie Białych Koszar na pewne tam działania związane z usługami. No i jest oczywiście też jedna wspólnota mieszkaniowa, która chciałaby zrewitalizować swój budynek, znaczy ma takie chęci, natomiast jeżeli pojawią się źródła dofinansowania, na pewno to przeanalizuję, czy warto wchodzić, jakie mają szanse, bo to też na pewno będzie tryb konkursowy. Dziękuję. Proszę pani Makara Chorostowska. Ja mam jeszcze takie pytanie w związku z tym, co pan powiedział o budynku, który miałby być, powiedzmy, w przyszłości docelowo przeznaczony dla stowarzyszenia zajmującego się sztukami walk. Mam takie krótkie pytanie, czy zgłosiło się jakieś konkretne stowarzyszenie i czy ono na przykład będzie prowadziło tą działalność na zasadzie wynajmowania całego budynku, czy konkretnych sal, czy jak to będzie wyglądało? Czy to będzie po prostu w całości za darmo dla danego stowarzyszenia? Nie, bo jeżeli wejdą w ten temat i budynek zostanie zrewitalizowany, to będzie to tylko i wyłącznie budynek tego stowarzyszenia. To oni wyłożą na to pieniądze i oni będą ustalali zasady korzystania z tego budynku. Aczkolwiek no, warunek jest taki ze względu na charakter też samego obiektu, czyli na fakt, że budynek został wpisany do rejestru zabytków, no, w zasadzie podwaja koszty. Dlatego tutaj to stowarzyszenie zrobiło pierwszy krok w celu ewentualnego uzyskania i wpisania tego obiektu do lokalnego programu rewitalizacji, a w przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł też będą to analizowali, czy aplikować o te środki, czy ich na to stać. Natomiast my stwarzamy im zielone światło do aplikowania, a decyzje odnośnie samej aplikacji oni muszą podjąć sami. Dziękuję. Radny Kowalski, proszę bardzo. Tylko jedno pytanie takie uzupełnienie. Ja rozumiem, że to jest po prostu aktualizacja. Te, które zostały wcześniej ujęte, we wcześniejszych latach, one dalej są aktualne. Jest to wszystko, które można dalej aplikować opinię. Oczywiście jak najbardziej tak. My już wstępnie wystąpiliśmy także do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i do Wojewódzkiego Sanepidu z prośbą o wydanie opinii, czy ta zmiana tego dokumentu w zakresie tych planowanych przedsięwzięć wymaga aktualizacji również strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Uzyskaliśmy, że tak powiem, zielone światło, że nie musimy na nowo przeprowadzać tak zwanej prognozy, tak zwanego raportu oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu. Także tutaj, że tak powiem, powinno pójść bez problemu na zasadzie samego wpisania w ten dokument tych nowych zadań. Radny Gudaczewski, proszę, i potem pan radny Najmowicz. Ja prosiłbym o informację, ile podmiotów skorzystało z tej właśnie możliwości od czasu ustalania tego planu rewitalizacji miasta. Z tego co kojarzę, to tylko dwa. Gmina Miejska i Starostwo Powiatowe. Pomimo, że naprawdę bardzo dużo wspólnot, większość w zasadzie wspólnot mieszczących się na terenie miasta, a także przedsiębiorcy i inne obiekty należące do innych samorządów były wpisane. Naprawdę w momencie tworzenia LPR-u był ogrom tych ankiet chcących wpisać się w ten dokument. Znaczy rozumiem, że Gmina Miejska to jest budynek dworca, tak? A starostwo to jest budynek liceum, tak? To znaczy Gmina Miejska to jest budynek dworca, to jest również infrastruktura techniczna i drogowa na terenie Białych Koszar. Starostwo to również, wiadomo, Białe Koszary i Centrum Użyteczności Publicznej, także. A ile ta zmiana będzie kosztowała? Ta zmiana nic nie będzie nas kosztowała. Radna Blińska chciała zagłaść głos, proszę bardzo. Chyba trzeba zakończyć, bo to mówię, były konkursy zamknięte, gdzie mogły beneficjentami mogły być konkretne stowarzyszenia i gminy i dlatego wtedy można było w tych konkursach uczestniczyć, prawda? Dokładnie tak. Było bardzo duże zainteresowanie wśród wspólnot mieszkaniowych, natomiast
ze względu na koszty samego przygotowania dokumentu, mam tu na myśli studium wykonalności i dokumentację techniczną, wspólnoty boją się podejmować tego typu ryzyka, boją się wydać kilkanaście tysięcy, a nie otrzymać dofinansowania. No, oni tak samo startują jak samorządy i tutaj, że tak powiem, kto jest lepszy, kto uzyska najwięcej punktacji, wygrywa, a te pieniądze wydane na te dokumenty na pewno kiedyś w przyszłości się przydadzą, natomiast można byłoby też je wykorzystać, że tak powiem, już na pewne prace budowlane, tak? A nie ryzyko, czy dofinansowanie się dostanie, czy nie. Przystępujemy do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 września 2012 w sprawie przystąpienia do aktualizacji i uzupełnienia lokalnego programu rewitalizacji miasta Ostróda. Podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przystępuje się do aktualizacji i uzupełnienia lokalnego programu rewitalizacji miasta Ostróda. Paragraf 2. Lokalny program rewitalizacji miasta Ostróda nie może być sprzeczny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Jest nas, nie ma, jest nas 18. Nieobecny jest obecnie pan Kosek. Stwierdzam, że głosami 18 za, bez przeciwu, uchwała została podjęta. Punkt numer 15. Informacja burmistrza miasta Ostródy. Osoby pełniące funkcję organu gminy na podstawie artykułu 67 ustawy 4 ustawy o referendum lokalnym na temat prac burmistrza pomiędzy sesjami Rady Miejskiej. Chciałbym Państwa poinformować, na jednej z komisji już to zrobiłem, ale nie byliście Państwo wszyscy. Chciałbym powiedzieć na temat dworca i z tego też powodu kolejny raz chciałem Państwa przeprosić i powiedzieć, że poinformować, że kolejna sesja będzie niestety w trybie tym nadzwyczajnym, bo chodzi o czas. I zaraz Państwu wytłumaczę dlaczego. Po jakimś czasie nad pracami nad uchwałą na poprzedniej sesji i nad tym po uchwale na temat inwestycji na obiekcie dworca doszliśmy do wniosku, że trzeba porozmawiać z PKP i zmienić zasady finansowania tej inwestycji i nie inwestycji, tylko przejęcia dworca. I poprosiłem tutaj i z tego miejsca chciałbym publicznie podziękować panu senatorowi Platformy Obywatelskiej, panu Gorczycy za pomoc i wspomożenie nas. Pojechał ze mną do Gdańska na spotkanie z dyrektorem do spraw obrotu nieruchomościami PKP. Chciałbym też z tego miejsca podziękować pani naczelnik Trzcińskiej i Wydziałowi Finansowemu za profesjonalne przygotowanie dokumentów na tą rozmowę, bo przeciwników mieliśmy dość mocnych. Chodzi o to, że pozwoliłem sobie nie zgodzić się z tym, żebyśmy ten dworzec przejęli i zapłacili w całości za podatki. Nie będę opowiadał, jak to wszystko się odbywało. W każdym razie stanęło na tym, że będzie zmienione te finansowanie i będziemy współfinansować, czyli w części my zapłacimy i w części zapłaci PKP. Pod warunkiem zgodziliśmy się na to, że do końca października przekażą całą kwotę
która pozostanie z podatków od nieruchomości. Kwota, nie wiem, czy coś się zmieniło, pani naczelnik, w każdym razie na dzień dzisiejszy jest lekko ponad 3 miliony za okres poprzedni, nie wiem ilu lat. Od 2007, bo od tego możemy rozpatrywać, bo to ten okres pięcioletni. I tylko tyle. Dziękuję. Aha, tutaj pani naczelnik mi podpowiada, my zapłacimy za dworzec 1 150 000 z podatku, z tych 3 milionów. Jakieś pytania, no, czy do tego, czy jakieś inne, to powiem. Jesteśmy w informacji pana burmistrza, czyli jakieś pytanie do pana burmistrza. Nie widzę. Ja chciałem powiedzieć, że proszę. Oczywiście na komisjach przekażemy szczegóły tego. Dziękuję panu burmistrzowi i przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt numer 16. Wolne wnioski, informacje, interpelacje i zapytania radnych. Proszę bardzo, w tym temacie radny Bera. Panie burmistrzu, tu naczelnik Wydziału Środowiska i Rolnictwa starostwa nam przedstawił temat śmieci i wspomniał o tej ustawie, która nas wkrótce dotknie. Czyli my jesteśmy w jakiś sposób już przygotowani do tego, przygotowujemy się, jeżeli tak, to na jakim etapie jesteśmy? Tak, my przygotowujemy się. Wydział Gospodarki Komunalnej przygotowuje to wszystko. Tu jest dość skomplikowana sytuacja. My to wyjaśniamy, czyli nasi mecenasi przygotowują nam taką opinię, bo jest sprawa dość skomplikowana, bo tymi śmieciami ma się zajmować Czyste Środowisko jako związek tych gmin i tutaj miast. My jesteśmy oddzielnym jakby sektorem. Na całe... Chcę powiedzieć o aspektach prawnych. Tak, ja tylko jeszcze zdanie i pan mecenas powie o aspektach prawnych tego przedsięwzięcia. W każdym razie z takich wstępnych rozmów i z mojej obecności zarządzie na obradach tego Czystego Środowiska wynika, że jak gdyby związek miałby się zająć wszystkim, czyli wyborem operatora do zbiórki, windykacją należności, ustaleniem ceny, no i wszystkimi rzeczami. My jak gdybyśmy byli z boku. Może pan. Proszę bardzo, pani radna. My mamy taką gorącą prośbę, bo chcielibyśmy mieć wgląd w statut w ogóle tego Czystego Środowiska, gdzie ewentualnie mamy podejść i z tego skorzystać. I drugie pytanie tak w zasadzie do pana mecenasa, bo myślę, że są rozbieżności między tym, co było powiedziane na temat tych sławnych insektów, karaluchów i drążących w stronę osiedla młodych, jaracza, szczurów. Że decyzji, którą na przykład zakwestionował pan Brzezin, będąc jeszcze wójtem, nie wstrzymywała drogi w KSO, w tym kolegium samorządowym odwoławczym przez okres pół roku, żeby wyczekiwać, prawda? Można było z drugiej strony, pan starosta mógł podjąć również działania sprężające do tego, żeby te insekty się nie rozmnażały. Więc to, mówię, to była nieprawdziwa podana wiadomość, bo mówię, to nie wstrzymywało po prostu pewnych podjętych decyzji. Nie trzeba było na to czekać aż pół roku.